Naszym Dobrze. dzisiejszym gościem Państwa Piesto jest Paweł Czerwiński, inwestor w nieruchomości, który robi flipy. Tak, cześć wszystkim, witam wszystkich. Dzień dobry. Pawle, gdybyś mógł powiedzieć, czym aktualnie się zajmujesz? Czy bardziej Twoja strategia jest oparta o kupowanie na najem, czy może obrót, kupowanie, remont, sprzedaż, czy może jeszcze coś innego? Tak, ja właściwie zajmuję się trochę wszystkim, o czym powiedziałeś. Jakby moja strategia inwestycyjna rozpoczęła się kilkanaście lat temu od kolekcjonowania mieszkań na wynajem, po prostu na jakby z przeznaczeniem na taką rentę z tych mieszkań. I to tak zostało, że kupujemy te mieszkania gdzieś tam na wynajem, zmieniamy, odświeżamy portfel, ale głównym jakby core biznesem mojego po prostu działania są flipy, czyli kupowanie mieszkań tanio, szukanie różnych okazji, różnych mieszkań, które są niedowartościowane z różnych powodów, czy tam z jakimiś tam przygodami prawnymi i robieniem remontów, sprzątanie też księgi wieczystej i po prostu sprzedawaniem później ich z zyskiem. Czyli teraz dobrze sobie radzisz. O, już muszę przysiad zrobić. W każdym razie teraz radzisz sobie świetnie. A powiedz, jak zacząłeś? Jak zacząłeś i w ogóle, kiedy zacząłeś interesować się nieruchomościami? Ja zacząłem interesować się nieruchomościami, można powiedzieć, chyba trochę z drugiej strony, że tak powiem, tej barykady, ale gdzieś w 2001 albo drugim, jak przyjechałem na studia do Warszawy. Nie pochodzę z Warszawy, więc przyjeżdżając na studia musiałem zacząć zainteresować się nieruchomościami, bo musiałem coś tutaj wynająć. No i z kumplami zaczęliśmy szukać mieszkań, po prostu, żeby sobie coś wynająć. I okazało się, że w ogóle to też śmieszna historia, że nikt nie chciał wynająć tam trzem czy czterem chłopakom. No, po prostu sobie stać było nas na dwupokojowe mieszkania. No i pamiętam, że pierwszą osobę, od której wynajęliśmy mieszkanie, musieliśmy ściemnić, że tylko jest nas dwóch. Więc, bo po prostu każdy właściciel, który zobaczył tam czterech chłopaków i przyjeżdżających na pierwszy rok studiów, no to kojarzył ich z grubym melanżem i alkoholem. A z drugiej strony właściciele mieszkań mieli też, że tak powiem, trochę nieuczciwości w sobie, no bo oczywiście wszyscy wynajmowali na nielegalu, czyli po prostu żadnych podatków nie płacili i przychodzili no po tak. prostu po kasę. A to, no to takie... było, wejdę ci w słowo, to było w Warszawie, tak? Bo wtedy to musiał było być w Warszawie, tak. rynek właściciela, skoro oni sobie tak, czyli wynajmującego, skoro oni sobie tak nie życzyli, na przykład najemców. Dzisiaj by tak, tak nie było, domyślam się. No właśnie, właśnie, więc też właśnie dlatego o tym odpowiadam, bo poznałem tę całą sprawę inwestowania w nieruchomości jakby od drugiej strony, nie? Od strony tego najemcy, nie? Bo ja byłem przez wiele lat najemcą. I szukaliśmy właśnie różnych mieszkań i właściwie co rok zmienialiśmy mieszkanie, bo były jakieś tam przygody z tymi mieszkaniami. Właściciele przychodzili po prostu po kasę i po prostu no, wyobrażasz sobie tak, że idziesz teraz do swoich mieszkań i jeździsz po prostu od adresu i kolekcjonujesz po prostu pieniądze. Coś nie do pomyślenia, ale tak było, tak, tak po prostu ludzie robili. Co więcej, to teraz to też mieszkanicznikom się, wiesz, mrozi krew w żyłach, bo właściciele tych mieszkań przychodzili po prostu i otwierali sobie drzwi, kiedy chcieli, nie? Że pamiętam tam jakieś mieliśmy w niedzielę chyba rano o 10:00, my po jakiejś tam imprezie, oczywiście na mieście, nie w mieszkaniu, po prostu drzwi w zamek się przekręca i po prostu właściciel sobie wchodzi, nie, do chaty. No to takie były, a my na kacu. Przekręca kaloryfery, żeby tam wydać. Więc po prostu były takie, więc wtedy się zacząłem, jakby można powiedzieć, jakby zacząłem poznawać ten rynek. Później gdzieś ostatnie lata studiów studiowałem za granicą, więc zobaczyłem trochę, jak wygląda rynek najmu za granicą. Wynajmowałem mieszkanie, można powiedzieć, akademik, ale takie powiedzmy w Niemczech. Mieszkałem trochę tam w Turcji, ale zobaczyłem, jak wygląda właśnie ten rynek zagraniczny, jakie są inne, że są w ogóle totalnie inne zasady. Na przykład w Niemczech oddaje się mieszkanie odmalowane, to jest jakby standard i puste, więc wśród studentów jest takie targi tych mebli, że studenci się wymieniają tymi meblami, więc to też jest bardzo ciekawe zjawisko. A później po studiach poszedłem do pracy w korporacji, no i tutaj natrafiłem na ideę właśnie, no te wszystkie książki nieruchomościowe, już nie będę powtarzał ich tytułów, natomiast no wyszło tutaj tak, że ta idea gdzieś tam zakiełkowała. Wpadłem na stronę Sławka Muturiego o Freedomie. Kto nie zna Sławka, no to jest osoba, która chyba w Polsce tak ten rynek
najmu bardzo mocno promowała i chciała zrobić właśnie takie cywilizację tego rynku najmu. Sławek niewątpliwie jakby dodatkowo pokazał, że to mi pokazał, że w Polsce da się to robić, da się z tego żyć, więc była to pewnie jakaś tam inspiracja. No i pracują... Tutaj wchodzę ci w słowo, Paweł, znowu. Mhm. Jeżeli nie znacie Sławka, to koniecznie polubcie ten filmik, to będę wiedział, ile osób nie zna. A jeżeli znacie, to naciśnijcie teraz literę F okay. na klawiaturze. Mów dalej. I gdzieś zostaliśmy zainspirowani właśnie, bo też mówię my wraz z małżonką, wtedy jeszcze tam powiedzmy dziewczyną czy narzeczoną, już nie pamiętam, jakby nie potrafię tego odnieść w czasie, no wtedy pewnie przed ślubem byliśmy, ale... I po prostu zainteresowaliśmy się tym. No, zaczęliśmy chodzić, oglądać mieszkania, żeby kupić sobie właśnie jakieś pierwsze mieszkanie na wynajem. To był gdzieś 2007-2008 rok. Byliśmy bardzo, bardzo jakby wkręceni w to. Po prostu każde mieszkanie nam się podobało. W ogóle myśleliśmy, że... I to był czas, kiedy te nieruchomości przed tą bańką bardzo szybko rosły. I tak po prostu czuliśmy, że te okazje nam uciekają, że po prostu jakoś nie potrafimy podjąć decyzji. Wręcz mogę się też pochwalić, że licytowałem w górę z kimś, nie? Po prostu było tak byliśmy wkręceni, że ktoś przebijał, my też dawaliśmy więcej. Na szczęście przegraliśmy może taką licytację. I to była licytacja prywatna, nie żebyście zrozumieli, nie w żadnym sądzie, czy coś takiego, po prostu ludzie w mieszkaniach się licytowali. No i kupiliśmy pierwsze mieszkanie na wynajem. Oczywiście to było też mieszkanie, które może nie jest najlepsze, znaczy na pewno nie jest najlepsze rentownościowo, ale najbardziej nam się podobało, czyli miało najlepsze, nie wiem, miało płytę grzewczą. Wiem, że będziesz się z tego śmiał. Najbardziej się podobało wam pod kątem takim, że chcielibyście tam mieszkać, czy pod kątem... Dokładnie tak. Najbardziej nam się podobało, tak wiesz, to jest ten pierwszy błąd poznawczy, nie wiem, może tak miałeś. Ja się mogę z tego śmiać, bo wiesz, sam wpadłem w te błędy, więc to teraz z perspektywy czasu jest bardzo śmieszne, że no właśnie miało na przykład płytę grzewczą, nie? To taką, no nie indukcję nawet, grzewczą, że po prostu wow, wiesz, widziałeś coś takiego, kurczę, nie wiem, no pochodziliśmy z rodzin, powiedzmy takiej średniej Polski, gdzie mieliśmy kuchenki gazowe w mieszkaniach normalnie i Junkersy w blokach mieszkaliśmy, ja i powiedzmy moja obecna żona. Moja żona, powiedzmy teraz, którą wtedy oglądaliśmy te mieszkania, to wiesz, to po prostu było to dla nas jakaś taka półka bardzo wysoka, nie? I to było mieszkanie w Śródmieściu, z garażem podziemnym, no to w ogóle kompletny, no to kompletny odlot. I po prostu kupiliśmy takie mieszkanie, no bo myśleliśmy, że po prostu jak nam się podoba, to i tym studentom się, powiedzmy, najemcom będzie podobać. Więc i od tego zaczęła się cała przygoda, bo później zrozumieliśmy, że przepłaciliśmy, nie? Że po prostu rentowność tego mieszkania jest po prostu totalnie średnia i że można kupić po prostu, chyba tam, nie wiem, 3 tygodnie później kolejne mieszkanie kupiliśmy. Oczywiście to były wszystkie zakupy na kredyt, kupiliśmy i okazało się, że są znacznie większe rentowności, bo chyba za pierwsze daliśmy ponad 300, a za drugie 140, o, coś takiego. Właśnie miałem pytać, jakie ceny. No 140 no, to były takie, w Warszawie. 140 tysięcy to była chyba moja pierwsza kawalerka w Warszawie na Woli do generalnego remontu. To była w zasadzie taka nie okazja, to była taka, może trochę okazja, taka normalna cena. Ktoś dostał mieszkanie w spadku, z tego co pamiętam, i chciał szybko po prostu sprzedać, wiesz, taki standard typu, że tam ktoś, jakaś starsza osoba mieszkała, dostały dzieci w wieku 60 lat, coś w tym stylu, nie? I takie po prostu, jak to można powiedzieć, trochę fartowne pieniądze, które się często osobom gdzieś tam pojawiają. Dużo takich mieszkań pewnie też kupiłeś, więc wiesz, jakie jest podejście tych sprzedających do tych pieniędzy czy do tych nieruchomości, tak po prostu chcą szybko się pozbyć i zamknąć pewien rozdział w życiu, a powiedzmy te pieniądze tam przeznaczyć na spełnienie innych potrzeb finansowych, marzeń finansowych. No i tak chyba jest najlepiej, bo najgorzej dla takich ludzi to właśnie być przywiązanym do tego mieszkania, które jest takie rodzinne, nie można go sprzedać, albo niektórzy sprzedają, ale tak niby chcą sprzedać, a nie chcą i później, no chyba pan żartuje, przecież to moje rodzinne mieszkanie, a co pan z nim zrobi później, tylko oddam w dobre ręce i tak dalej, i tak dalej. To jest takie nieracjonalne.
Tak. Pamiętam jeszcze właśnie taką ciekawostkę, że w tym mieszkaniu chyba była taka sytuacja, że osoba właśnie, która zmarła, to miała taką chorobę zbieractwa przed, powiedzmy, na starość, czyli kolekcjonowania wszystkich rzeczy, wiecie, taka graciarnia powstała, że tam były chyba z 4 dywany, no po prostu wszystkie szafki zawalone, no i nawet temu, i dlatego nie mogło znaleźć tak, bo ja nie potrafiłem wtedy tak szybko kupować. Były ścieżki? Tak, dokładnie. To miały ścieżki, jeju. Dokładnie to samo, że takie po prostu, że wyglądało, że miało po prostu jakoś, nie wiem, 8 metrów kwadratowych, zamiast tam miało chyba 25 normalnie, ale rzeczywiście były takie super ścieżki. No i właśnie to odstraszało trochę innych kupujących, a my już trochę zaczynaliśmy rozumieć, jakby jak to działa. No i temu sprzedającemu tak było głupio, że w takim stanie sprzedaje, że tak wstyd trochę. I może trochę dlatego też taniej sprzedał, więc jakby tak to działało. No i po zakupie kilku tych mieszkań, tych kawalerek, bo zaczęliśmy od kupowania kawalerek na wynajem, też właśnie zainspirowanie historią Sławka, czyli kupowaniem właśnie mieszkań, które mają taki nieduży maintenance, duże, że tam ten lokator długo mieszka, nie? Jak ty pracujesz w korporacji, no to ostatnią rzeczą, którą chcesz, to dostawać telefony od najemców, że coś tam nie działa, coś się zepsuło, albo pokłóciłem się z kumplem z innego pokoju. Tak. Więc zaczęliśmy kupować te kawalerki. One oczywiście są droższe jednostkowo do dzisiaj w zasadzie. Droższe z metra kwadratowego, można też tak powiedzieć. Natomiast no, ten taki rotacja tych najemców jest najmniejsza, nie? Więc mają ten najmniejszy taki współczynnik, jak go nazywam tam, zawracania gitary czy trucia tyłka, nie? Taki współczynnik po prostu. To jest bardzo ważny współczynnik. Tak. Który jest bardzo niedoceniany przez początkujących inwestorów nieruchomości. Tak. No i zaczęliśmy kupować kolejne kawalerki. Ja pochodzę, urodziłem się w Łodzi. Moi rodzice mieszkają w Łodzi, więc tam też zaczęliśmy kupować jakieś mieszkania. No tam najpierw Warszawa, później Łódź. Jeszcze gdzieś poza tymi miejscami inwestujesz? Nie, tylko Warszawa i Łódź. W Łodzi najtańsze mieszkanie, z tego co pamiętam, to było 50 kilka tysięcy. Ale to nie jest taka cena, która pewnie dla osób, które mieszkają w Łodzi czy inwestują w Łodzi, jest jakąś super rekordową czy coś takiego. Łódź się dzieli bardzo mocno na te strefy, powiedzmy strefy, mieszkania w wielkiej płycie i kamienicach. Ona ma trochę inną strukturę, inną, że w kamienicach rzeczywiście można było kupić dużo taniej nawet mieszkania, nawet, nie wiem, słyszałem jakieś rekordy 20 kilka tysięcy czy coś takiego. Też słyszałem takie, tak. Tak, natomiast ja kupiłem w normalnym bloku, powiedzmy za tam 50 chyba, 8 czy 6, dokładnie nie pamiętam, natomiast też to było mieszkanie, które ktoś dostał w spadku i szybko chciał sprzedać. Tu akurat jakoś dostał młody chłopak, powiedzmy tam w moim wieku był, czyli tam około powiedzmy jakieś 30, po babci czy coś w tym stylu i chciał sprzedać. No i tam jakaś przygody z inwestycjami się zaczęły. No ale też inwestowaliśmy to na kredyt, bo nie mieliśmy zbytnio odłożonych swoich środków. Też to jest tak, że tak jak mówiłem, nie pochodzimy z jakichś tam rodzin majętnych, więc musieliśmy wszystko sobie samemu oszczędzać, no i te wkłady własne i tak dalej. Ale nie wiem, czy pamiętasz, były takie czasy, że dawali kredyty nawet na 110%. Na remont jeszcze. Na remont jeszcze, no, czy tam na DVD, czy coś tam, nie? To ja, też takie ja nigdy były. Nie brałem tego na 110%. Też nie, ale... Ale wiem, że było, tak, to prawda. Było. Można było we frankach też wziąć. Jak brałeś we frankach kredyty? Nie. Ale mam kredyt jeden w euro, na jedną właśnie też z pierwszych kawalerek w Łodzi. I chyba mam, ale to wiesz, to jest jakieś, nie wiem, 50 euro rata, coś w tym stylu, nie? Więc jakby tego się nawet przy obecnych stopach procentowych to w ogóle się jakby nie kalkuluje w ogóle tego oddawać, nie? Tego, no tak, tak. Tego... A powiedz na... Czy jak brałeś te kredyty, to na jaki termin? Na maksymalny? Tak, na maksymalny, natomiast my braliśmy dużą większość kredytów mamy na ratach malejących. Aha. To, co braliśmy, to braliśmy na ratach malejących. I uważasz, że to było dobrze? Tak. Drugi przysiad. W perspektywie czasu? Tak, myślę, że tak. No, to dało dużego boosta takiego inwestycyjnego. Dużego, na pewno, bo były takie nieruchomości, które wiesz, które nas na pewno by nie było stać, nie? Tu szczególnie w Warszawie, no to już są jeszcze jakieś tam kwoty milionowe, nie? Że na pewno byśmy nie... A to jest tak, że jak bierzesz na równe raty, to na początku masz niższą ratę, a później masz
trochę wyższą, a jeżeli bierzesz na malejące, to najpierw masz wyższą, a później niższą? Na ratach równych generalnie masz raty równe, tak jak sama nazwa mówi, tylko tak. że na początku spłacasz bardzo mało kapitału i bardzo dużo odsetek, a przy ratach równych masz część kapitałową stałą, a odsetki masz od dużych do małych. Okay. I oczywiście pierwsza rata przy tym samym kredycie, na taką samą kwotę na ratach malejących, powiedzmy, na ratach równych, powiedzmy, załóżmy, była 1500 zł, a na ratach malejących pierwsza by była wyższa, tam 2000 zł, więc często doradcy kredytowi, czy właściwie w odpowiedzi na potrzeby klienta, no bo jak przychodził klient i były te wszystkie, wiesz, te duże takie instytucje, które trochę poupadały, tam Expander, chyba nie wiem, czy to jeszcze działa, i no w ogóle Open Finance i tak dalej, no to w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, klient przychodził, no i siedział jakiś konsultant i ten klient oczekiwał, że ten konsultant mu doradzi jakby maksymalną zdolność kredytową, nie? Czyli najdroższe mieszkanie, jakie może, jakie cię stać w ogóle, wiesz, po prostu maksa, nie? No bo tak. Fajnie od razu sobie kupić maksa, nie? Każdy sobie chce, nie? Wiesz, tak jak większość pewnie Polaków tam mając, nie wiem, budżet na samochód 50 tysięcy, to wchodzi na Allegro i wpisuje 60 i sortuje od najdroższych, nie? Więc, więc to tak mniej więcej wygląda. I wtedy taki doradca po prostu sugerował te raty równe, dlatego że przy ratach malejących byśmy mieli, by ten klient miał mniejszą zdolność kredytową, więc by był tak jakby trochę mniej zadowolony z produktu, który dostaje, nie? Więc większość pewnie Polaków ma na ratach równych, tak strzelam, nie znam statystyk, ale mało osób znam rzeczywiście, którzy mają raty malejące. Natomiast to były kupowane mieszkania na, bo wiesz, już nie opowiadając o kredytach, ale to były kupowane mieszkania na ten długi jakby termin, nie? Taki po prostu powiedzmy na emeryturę, nie? Że ich jakoś tam nie będziemy w ogóle sprzedawać, czyli one będą performować tam przez lata. Czyli chcieliście się po prostu zrobić własny fundusz emerytalny. Tak, tak, dokładnie. To chyba takie najpopularniejsze po prostu motywacja właściwie ludzi, którzy inwestują w nieruchomości, to jest uzależnienie się od właśnie emerytury. No, wiesz, to też moglibyśmy pewnie pogadać, czy wierzymy w emeryturę, czy nie. Ja myślę, że jakaś będzie, ale myślę, że nie starczy. I pamiętam też taką historię, którą właściwie nie opowiadałem nigdy chyba, że jak byłem w Niemczech na studiach w Hanowerze, to mieliśmy takiego przyjaciela rodziny, na emeryta, Frederyka, który trochę się mną zajmował i pamiętam kiedyś tak opiekował, że tak powiem, pokazywał mi Hanower i tak dalej, zabierał różne miejsca, żeby jakby pokazać jak tam po prostu kulturę i tak dalej. I Frederyk, pamiętam, że ja kiedyś przyszedłem do niego, mieszkał sam w mieszkaniu, nie miał żony i pamiętam, że przyszedłem do niego i patrzę, że on nie ma w zasadzie kuchni. Nic nie gotuje. I ja się pytam, dlaczego ty nic nie gotujesz? On mówi, no bo jestem sam, wiesz, chodzę do knajpy i tak dalej. I ja mnie tak uderzył, bo wiesz, mam emeryturę, nie? Come on. I ja tak, what the hell, nie? Moja babcia w Polsce to musi, kurczę, zastanawiać się, czy, kurczę, kupić te leki, czy bułkę, nie? Po prostu na tej zasadzie jakby to są dylematy polskiego emeryta, nie? I tak. Mówię, co? Wiesz, po prostu, a on sobie idzie do knajpy i się zastanawia, czy dzisiaj zjeść tam croissanta z kawą, z latte waniliowym, czy na mleku bez laktozy, nie? Co tu jest grane, nie? Że po prostu zupełnie inna jakość starości, takiego po prostu, takiej emerytury, nie? I że on się nie przejmował o leczenie, o wiesz, o po prostu coś. I tak stwierdziłem, że zrobię wszystko, żeby nie znaleźć się, jakby nie powtórzyć tego, co moja rodzina, że tak powiem, te starsze, czy te babcia, dziadek, no jakie mają kłopoty, nie? Jakie po prostu przed jakimi stoją problemami. No i dlatego to była jedna z motywacji oczywiście inwestycyjnych na rynku, znaczy moja, nie? I to myślę, że tak wiesz, tak jak tam się spotykamy na tych różnych kongresach, czy tam mieszkaniecznika, na różnych spotkaniach networkingowych, no to chyba większość, wiesz, inwestorów podchodzi do tego w ten sposób, nie? Że zastanawia się, że jednak chce mieć te pieniądze właśnie i na emeryturę, no ale i teraz, nie? Żeby po prostu... No, część chce na emeryturę, część chce właściwie natychmiast sobie polepszyć cash flow, a niektórzy zupełnie myślą w kategoriach wolności finansowej, mhm. No, bo jeżeli ktoś
Czy ludzie są, którzy myślą o pomnażaniu pieniędzy poprzez inwestowanie w najem? Chyba tylko jakiś specyficzny, prawda? Bo rentowność jest jednak trochę za mała. Ale tak, jeżeli jest zdolność kredytowa do wykorzystania, no to czemu by jej nie wykorzystać? Jak się robi to na lewarze, no to faktycznie można pomnożyć własny majątek. Także, no tak, przede wszystkim to jest forma zabezpieczenia, inwestowanie w nieruchomości na najem. Także, tak, no i wtedy właściwie dalej, już przechodząc trochę dalej, to pojawił się ten pomysł właściwie, znaczy to też trochę przez przypadek, u nas trochę te rzeczy różne tak jakby były wynikające z działania, z różnych obserwacji, że zaczęły się te flipy, no bo zauważyliśmy, ja z wykształcenia jestem gdzieś tam informatykiem, dokładnie automatykiem i robotykiem, ale jakiś tam background pracowałem w firmach informatycznych. Znaczy napisałem soft, który wyszukiwał tanie mieszkania, jakby mieszkania z metra najtańsze. Aha. I to jeszcze działało na taki był serwis tablica.pl, to chyba później OLX kupił i na Gumtree. No i zaczęły wpadać, wiesz, mieszkania, które się nie nadają na wynajem, czyli są na przykład duże z metraże, ale i są po prostu jakby tanie z metra. No i tak się zaczęliśmy zastanawiać, że to kurczę, przecież to się musi opłacać kupić i wyremontować i po prostu sprzedać, nie? Tak. No i tak się zaczęły flipy. No oczywiście, tak jak się domyślasz, szybko nasza kasa się skończyła, szybko się skończyła zdolność kredytowa, bo też banki już jakby w którymś kredycie przestają cię lubić. No więc się zaczęliśmy współinwestować z jakimiś tam znajomymi, przyjaciółmi, najczęściej to na początek było z pracy po prostu, no bo się znaliśmy, wiedzieliśmy, że też ktoś ma zdolność kredytową, więc tak zaczęliśmy działać, no i w ten sposób powstało, wiesz, takie współinwestowanie, dzieliliśmy się zyskiem, tam pół na pół i po prostu my prowadziliśmy jakoś tam inwestycje, robiliśmy te remonty, zarządzaliśmy tymi ekipami, wiele, mnóstwo przygód, natomiast no po prostu tak się zaczęły flipy. I tak jak też powiedziałeś wcześniej, że mało osób jest chyba, albo ja nie znam, właśnie tak się zastanawiam, czy znam jakąś osobę, która reinwestuje pieniądze z najmu na kolejne mieszkania z najmu? Tak, takie pytanie. No, to jest mega mało, nie? To w zasadzie takich, którzy mają już naprawdę bardzo dużo mieszkań, nie? To już trzeba mieć bardzo dużo mieszkań. Natomiast większość osób... Super rentowność. Tak, natomiast większość osób, którzy inwestują w mieszkania na wynajem, to mają te pieniądze jakby z nadwyżek finansowych pochodzących z innych źródeł, czyli na przykład, nie wiem, no z pracy gdzieś tam na etacie, z własnego biznesu, no albo z flipów, nie? No i tak, te flipy były taką metodą do takiej akceleracji, powiedzmy, tego, jak też to gdzieś mówiłeś, majątkowania, nie? Czyli tego gromadzenia tego bogactwa, nie wiem, jak to inaczej nazwać, no tak, majątku powiedzmy, żeby dokupować kolejne mieszkania powiedzmy na wynajem, nie? No więc to był taki pomysł i tak działamy, no a te flipy powiedzmy tak nam się tam gdzieś tam rozwinęły, że ich tam robimy. Robimy powiedzmy jakoś tam wynajmujesz prawie hurtem. Tylko na długi termin czy też na krótki? Wynajmuję na długi termin i wynajmuję jakby mamy cały trochę można powiedzieć przekrój, bo mamy od pokoi na wynajem, kawalerki, mieszkania dwupokojowe, trzypokojowe, tam na pokoje, jakieś apartamenty, jakiś penthouse, więc jakby mamy... To doradź klientom, naszym widzom, kochanym, w co najlepiej inwestować, żeby współczynnik zawracania tyłka był najmniejszy. To chyba jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. To najlepsze rzeczywiście są na początku takiej drogi inwestycyjnej, no to na początku są kawalerki oczywiście. Z tego względu, że właśnie mamy tą rotację tych najemców najmniejszą, mamy no, potencjalnie mniejszą rentowność, ale też to jest myślę, że takie dobro szybko zbywalne w razie W. Czyli jeżeli masz jakiś error, jakiś kłopot, czy mówiąc bardziej kolokwialnie, jakiś fuck up w życiu, no to po prostu taką kawalerkę łatwo po prostu upłynieć, bardzo szybko. Więc nawet my teraz trochę odświeżaliśmy swój portfel, bo część z tych mieszkań już ma 10 lat, nie? To pewnie domyślasz się, o co chodzi, a dla osób, które nie wiedzą, to przez 10 lat można robić przyspieszoną amortyzację na mieszkanie. I kiedyś był, chyba to się zmieniło rok czy dwa temu, wy jesteście prawnikami, więc może dokładnie pamiętacie, była taka opcja, że można było powiedzmy darować swojej żonie, jakby wymienić się tymi mieszkaniami. Ja z szanowną małżonką... I odpowiadam amortyzację 10 tak. lat.
mamy rozdzielność majątkową, więc po prostu można było tak robić. Teraz tego nie można robić, więc po prostu no, sprzedajemy te mieszkania. Też takie ciekawostkę odkryliśmy, to się mogę też z Tobą podzielić i z widzami, odkryliśmy fajną metodę, nazwaliśmy ją flip na swoim, czyli kupowaliśmy mieszkania w takim powiedzmy średnim stanie, bo akurat takie się zdarzały, wynajmowaliśmy w tym średnim przez 10 lat, poniżej tej ceny rynkowej, po 10 latach kończyła się ta amortyzacja, więc robimy generalny remont i sprzedajemy. Czyli trochę odwrotnie niż większość osób, bo większość osób robi tak, że jak kupuje w takim średnim stanie, to robi generalny remont, żeby temu najemcowi, dla najemcy było takie świeże, pachnące, ładniejsze. Dojeżdża mieszkanie i później je sprzedaje po prostu w takim dojechanym stanie. Nie? Więc my to trochę jakby odwrotnie. I rzeczywiście to fajne jest, bo można jeszcze dodatkowo na tym flipie jakby tam zarobić, sprzedać bez podatku, tak? Bo jeżeli posiadacie więcej dłużej mieszkanie niż 5 lat, no to sprzedajecie bez podatku od zysku, w ogóle żadnego podatku, no i odświeżacie portfel. No, koszty transakcyjne. Mieszkanie macie na siebie, na osoby fizyczne, nie macie spółki żadnej, która tym zarządza? Nie, tak, znaczy mamy wszystko na osobach fizycznych. Mhm, okej. Okay. Tak. No tak, no to podatku nie ma. Zastanawiam się tylko, wszystko rozumiem, że macie na księgowości, tak, że rozliczacie się w tym systemie dochodowym. To znaczy, tak ja jest, mam tak. Wszystko na spółki, więc nie jestem specjalistą od tego, ale z tego co wiem, to można na ryczałtem się rozliczać albo od zysku i wtedy można w te koszty wpisywać tę amortyzację. Dokładnie. Dokładnie. To macie? Ja ryczałt traktuję jako taki podatek, można powiedzieć, dla leniwych. To chyba nawet Grzegorz Grabowski i tam z Wynajmistrza, oni też to tak jakoś nazywają, bo to jest najczęściej to jest podatek, który mniej się opłaca, nie zawsze, ale najczęściej. Natomiast chyba statystycznie większość Polaków jednak wybiera ryczałt. To jest po prostu najprostszy, że płacimy 8,5%, jeżeli się nie mylę, od chyba, że coś się zmieniło, wiecie, w tych podatkach się strasznie szybko wszystko zmienia. Teraz jeszcze w pandemii to już w ogóle. No tak. Natomiast 8,5% od po prostu tego, co nam zapłacił ten klient, student, najemca. A powiedz, czy inwestujesz w jakieś inne aktywa, jakieś kryptowaluty, akcje, surowce? Wiesz co, tak, znaczy jeżeli chodzi o kryptowaluty, to ja tak, jestem od dawna jakby w temacie, nawet mam karteczkę dostałem, nie wiem czy ci coś, czy znasz temat z MTGOX-a, jeszcze z giełdy japońskiej, od syndyka po japońsku, na szczęście nie straciłem, to były, nie pamiętam nawet który rok, 10, coś takiego, była taka giełda pierwsza, chyba jedna z największych kryptowalut w Japonii, która zbankrutowała albo miała jakiś wielki włam i wszyscy, którzy oni jakoś odzyskali część tych środków i wszyscy, którzy byli klientami, no dostali, jakby tam wszedł jakiś syndyk i dostałem właśnie niedawno, znaczy z rok temu powiedzmy jakiś list, więc jestem od dawna w temacie. Poczekam, że to jest super ciekawe, czyli tak, zainwestowałeś, ale trzymałeś pieniądze na giełdzie. Nie, właśnie nie, ale na szczęście nie. Natomiast ponieważ oni tak jakby, ponieważ nie wiedzieli, które środki są chyba kogo, więc trzeba było jakby claimować, czyli mówić, ile się na tym straciło i oni wtedy po prostu jakby sprawdzali, jakieś robili dochodzenie, bo to by chodziło o bitcoiny, a bitcoiny tak jak pewnie dla osób, które inwestują, to jest proste, że jest ten publiczny ledger, czyli wszystkie transakcje można cofnąć, zobaczyć. Więc jeżeli się zrobiło jakiś dowód, no to można było potencjalnie odzyskać. Ponieważ ja nic tam nie straciłem, bo nie trzymałem, od zawsze trzymałem na tych takich urządzeniach typu Ledger, typu Trezor, coiny, no to akurat tam nic nie straciłem. Natomiast przeżyłem jeszcze chyba z 2 czy 3 upadki giełd, bo była taka giełda jeszcze Bitkurex i tak, Bitmarket. To już pamiętam i Bitmarket też. Tak. Więc ja byłem trochę już od początku nauczony, no ale oczywiście wiesz, pewnie można było zarobić, że tak powiem mówiąc kolokwialnie, więcej niż zarobiłem, hodlując zwyczajnie, tak, czyli po prostu trzymając i nic nie robiąc, nie? Więc tak to było. No pamiętam Bitcoina na pewno poniżej, tam za kilkaset złotych, czy nawet niżej.
Pamiętam, jak się kopało go na, wiesz, na kartach graficznych Bitcoina na komputerach. Pamiętam czasy, jak znajomi ściągali ASIC minery, czyli takie urządzenia już powiedzmy dedykowane do kopania Bitcoinów. Więc no, pamiętam te czasy. Nawet mam na telefonie aplikację i to chyba był 2015 rok, gdzie na jakiś takim był meetup informatyczny, gdzie na telefonie miałem 10 bitcoinów w aplikacji. No i oczywiście to w blockchainie jest, mogę to potwierdzić, że można, jakby szedłem zapłacić za piwo czy coś takiego, jakby wiesz, po prostu, nie wiem, za jakąś pizzę, czy tak jakby słynną, nie? Więc 5 bitcoinów zapłaciłeś. No, wiesz, po prostu tak, czy jakąś kawę, czy coś, nie pamiętam, ale tak, no. Więc te kryptowaluty obserwuję. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to trochę rynek akcji, jeżeli chodzi o kruszce, to też obserwuję, wiesz. No, więc... Okej, okay. No to powiedz może wracając do nieruchomości, do cen nieruchomości, uważasz, że teraz będą spadać, rosnąć? Nie wiesz, albo będzie... Jasne, to jest bardzo dobre pytanie, bo tak jak można zaobserwować, ścierają się bardzo mocno dwie siły. Nie? Jedna siła inflacyjna i nieruchomości trochę, nawet wiesz, klienci, którzy przychodzą może do was tak samo, to widać, że starają się chronić kapitał przed po prostu inflacją. I jak się zapytasz właśnie statystycznego Polaka, który nie zna się ani na krypto, ani na kupowaniu kruszców, nie wiem, na giełdzie, w co inwestować, no to w zasadzie w co? No, co trzymać kasę na w kontach bankowych? To wiesz, każdy ci powie, że już... No właśnie nie, więc każdy powie, że już lepiej jest trzymać kasę po prostu w skarpetce, nie? Bo w sumie i tak samo zżera w skarpetce inflacja niż jak na koncie bankowym, a w sumie jak skarpetka bliższa z sercu, nie? Więc tak, natomiast... Skarpetka bliższa sercu, normalnie, to będzie chyba tytuł tego wywiadu. Skarpetka bliższa sercu, no fajne, więc wyszło, natomiast... I dalej wiesz, a znowu za spadkiem cen nieruchomości mówi bardzo mocno, znaczy mówi mocno jakby problemy z najmem, czyli no, uczelnie, tak nie było studentów teraz, w zasadzie nie wiadomo, co będzie we wrześniu, w październiku, no, jakby w zakresie pandemii, tak, no bo uczelnie chcą przyjąć, odpalać studia stacjonarne. Natomiast czy tam czwarta fala będzie, czy piąta, czy jakaś nowa mutacja palestyńsko-indyjsko-polska, to wiesz, marsjańska, to niestety tego nikt nie powie i nie wiemy, tak, nie wiemy. Więc z drugiej strony, w Polsce jest ciągle niedobór mieszkań, nie? Więc jakby te mieszkania bardzo mocno podrożały, za wzrostem mówi to, że bardzo podrożały koszty budowy mieszkań, materiały budowlane, tam silikony, robocizna. Mi jedna ekipa nawet zwiała ostatnio do Niemiec czy do Austrii, bo po prostu granice się otworzyły dla tych pracowników ze wschodu, Ukraińców. I tak, po prostu mogą tam zarobić więcej, więc jak ich tutaj jest mniej, tak, mniej jest po prostu pracowników, no to powiedzmy ci, co zostają, podwyższają ceny. I to bardzo mocno widać, więc myślę, że nieruchomości będą drożeć, jeżeli chodzi o wolumenowo, no, znaczy kwotowo, także że ten kwoty za nieruchomości będą coraz, będziemy operować w coraz wyższych kwotach. Wynika to też z inflacji, tak jak mówiłem. To wiesz co, wejdę ci w słowo, bo skoro jedni wyjeżdżają i to podnosi ceny, no to ceny są wysokie, więc przyjadą jacyś inni na to miejsce. Ostatnio ja mam parę domów na wynajem dla pracowników i mam taką anegdotę, że ostatnio wynajęli ode mnie cały dom ludzie, którzy podawali się za Gruzinów, ale po bliższym poznaniu okazało się, że wszyscy są Azerami. Okay. Podawaj się za Gruzinów, bo my chyba lubimy Gruzinów, a Azerów okay. Trochę mniej. Rozumiem. Także z Azerbejdżanu już przyjeżdżają. No wiesz co, to że tak powiem, może tak być. Może tak być oczywiście, że będą się pojawiać. Znaczy ekonomia nie lubi próżni, nie? W ogóle fizyka nie lubi próżni, więc gdzie powstaje tam podciśnienie, więc się po prostu wyrównuje, nie? Tak. Więc z pewnością takie zjawisko będą występować. Natomiast pytanie jest, jaki ten opóźnienie, ten lag tego zjawiska będzie.
Teraz rzeczywiście widać po pierwsze wzrost tych materiały budowlane mocno, tak jak powiedziałem, poszły do góry. Z ekipami to jeszcze dajemy sobie jakoś tam radę. Natomiast niewątpliwie właśnie jeszcze jest zagrożenie wzrostu stóp procentowych, bo już zaczynają coś o tym mówić. I teraz tak, jak się zastanowimy, że moim zdaniem to są dwa tutaj zagrożenia. Pierwsze zagrożenie to jest dostępność, jakby idąca za tym problemy z dostępnością kredytów. No, bo jeżeli ja mam powiedzmy jakieś mieszkanie, które chcę sprzedać i ono jest, nie wiem, warte milion i po pierwsze banki ukrócają zdolności kredytowe potencjalnych klientów, no to ja muszę zejść z ceny. To jest pierwsze ryzyko. Drugie ryzyko jest takie, że dlaczego my wynajmujemy, mamy mieszkania na wynajem? No nie dlatego, że to jest fajne. Dlaczego mamy tą rentę z najmu? Nie dlatego, że to jest fajne, miłe, przyjemne, tylko dlatego, że to jest lepsza ta renta niż na lokacie. Koszt alternatywny tak zwany. Tak, no ale jakby powiedzmy, jakbyś z najmu miał 5%, a na lokacie by ci dawali, nie wiem, tam za czasu Amber Gold 15 czy 12, to byś miał te mieszkania na wynajem, no pogrzebać ci te. Nie musisz porównywać do Amber Gold, bo no, myśmy mieli lokatę na 10% w Nordea. Bank. Ja powiedziałem za czasów Amber Gold, ale tak, masz rację, oczywiście, że tak było, nie? No i teraz po co komuś to mieszkanie? Po co się bawienie z tymi studentami, z najemcami, z tymi kłopotami, z rurami cieknącymi, tymi sąsiadami, melanżami, imprezami i tam innymi przygodami, nie? Nie chciałbyś tego, nie? Jeżeli to po prostu jakby kapitał przepływa w tą, w tamtą, jakby po prostu od miejsc właśnie o zwiększonej rentowności od zmniejszonej rentowności do tych zwiększonej rentowności. To jest naturalne ruchy, więc jeżeli ta rentowność tego najmu będzie spadać, a stopy procentowe by urosły tak, żeby się zaczęło opłacać, jakby trzymać kasę bardziej w banku na takich, powiedzmy, tych lokatach, no to kapitał przejdzie po prostu momentalnie, bo nikt nie ma żadnych sentymentów jakby do tych mieszkań. To znaczy oczywiście momentalnie, ale ceny właściciele nieruchomości tak szybko nie sprzedadzą, no bo ceny zaczną spadać. To są, wiadomo, umawiamy się na umowę przedwstępną, miesiące mijają, ceny się obniżają, ludzie to widzą, więc powoli, miesiącami i latami ceny spadają, tak jak było w 2010 do 2013, właściwie do 2015, bo ten kryzys, o którym mówiłeś, no to było tak, że był kryzys finansów, a właściwie ceny chyba nie spadły w 2007 czy 2008, tylko dopiero zaczęły spadać później, prawda? Później, tak, było dużo opóźnienie. No, właśnie te nieruchomości mają opóźnienie, jakby do tej pory miały, nie? To też sądzenie, że tak będzie jak ostatni, to znaczy, że taka sama będzie reakcja rynku nieruchomości jak ostatnio, to też jest takim założeniem może niekoniecznie prawdziwym, który nastąpi, nie? Więc to jest na pewno ciekawe, co się dalej będzie działo, bo jedyne, czego możemy się na pewno spodziewać, to zmian, nie? Więc to w zasadzie coś rynek przyniesie na pewno nowego i to, co robię dzisiaj, to z wielkim prawdopodobieństwem za rok nie będę robił, więc po prostu się to wszystko jakby pozmienia. Jakby mówię o sposobach, nie? Inwestycji w nieruchomości. Nie? Czyli dalej planujesz zostać w nieruchomościach, tak? Czy jakiś tajemniczy startup zakładasz? Nie. To myślę, że zostaniemy w nieruchomościach, tylko że cały sposób w ogóle tego prowadzenia tych flipów może się zmienić na przykład. Może zaczniemy, wiesz, jakoś inaczej inwestować. Bardzo dużo na przykład, to też jest kolejna ciekawostka, że w Warszawie i w wielu miejscach w Polsce fundusze inwestycyjne kupują mieszkania, jakby całe budynki na wynajem. W Warszawie, w okolicy na przykład metra Wilanowska, więc są całe budynki robione jakby na wynajem, no dlatego, że znowu, jeżeli mamy fundusz inwestycyjny, nie wiem, jakiś holenderski, który trzyma pieniądze Holendrów z emerytur, to oni lepiej mogą zainwestować w Polsce w taki budynek na wynajem i mieć te 5-6% czy nawet 4% rentowności z takich zainwestowanych pieniędzy, pewne, w miarę pewne, myślę, że statystycznie bardzo pewne, bo jeżeli masz tam 100 mieszkań w budynku, to masz większą pewność jakby stałego, no jeżeli masz jedno, no to nagle jak jedno ci nie pracuje, no to masz między albo 100% zarobków, albo 0% zarobków, tak, zero jedynkowo. Natomiast jak masz 100 mieszkań, no to nigdy nie jest tak, że ci pracuje, nie pracuje 100 naraz.
no, pomijając jakby początek biznesu, natomiast jak już zasiedli z tymi settlersami taki budynek, no, to już później jest pewnie jakaś rotacja, no ale z 80% powiedzmy pracuje i bardzo łatwo tobie, jako właścicielowi takiego funduszu inwestycyjnego, obserwować rynek, masz dużą statystykę, dużo mieszkań, widzisz, co się dzieje, bardzo łatwo manipulujesz ceną i tak dalej, i tak dalej. No, a powiedz, jakby... czy ty porównujesz ceny nieruchomości w Polsce do cen nieruchomości na przykład w Holandii albo w innych krajach? Robię to bardziej, tak, sprawdzam jakby możliwości inwestycyjne właśnie, na przykład sprawdzałem możliwości inwestycyjne bardzo w Hiszpanii, analizowałem Maltę, byłem w Hiszpanii, byłem na Malcie, sprawdzałem, jakie są właśnie potencjalne jakby rentowności i jakie zagrożenia rynku. No bo to też nie jest tak, że możesz zainwestować, wiesz, na rynku, na którym się nie znasz, nie? Bo po prostu wejdziesz w jakiś rynek i nie znasz prawa lokalnego. Na przykład w Hiszpanii mamy problem, jest problem z takimi, chociażby, nie? Z okupas, nie? Czyli z takimi, taka zasada jest, że jeżeli opuścisz jakieś mieszkanie i ktoś się do ciebie wprowadzi, włamie, a ciebie nie było przez jakiś czas w mieszkaniu, no to po prostu on jest jakby mieszkańcem. Słyszałem. No to z dużymi problemami eksmitować. Mhm. A to chyba tylko w Hiszpanii tak jest, bo nie słyszałem o innym tak barbarzyńskim przepisie. No bo to natomiast... znaczy, że jak ja wynajmuję, mam jakiegoś najemcę, to on nie jest okupas, tylko on, jego wiąże umowa, tak? To chodzi tylko o ludzi, którzy się włamią. Tak, tak. Natomiast badałem bardzo mocno tam okolice Alicante wyszło, znaczy w ogóle w Alicante można było kupić mieszkanie, byliśmy chyba 2 lata temu, to robiliśmy taką sporą analizę, to można było kupić poniżej 1000 euro za metr w centrum Alicante mieszkanie. Oczywiście ten styl budownictwa, wykończenia i wszystkiego jest zupełnie, totalnie inny niż w Polsce. Można powiedzieć gorszy, o dziwo. I w ogóle, wiecie, nie ma ogrzewania w mieszkaniu, jak tak patrzę, po okna są zupełnie jedna szyba aluminiowe jakieś i tak dalej. A teraz jesteś w Alicante. Nie, tak mi się przypomina właśnie, tak patrzę to mieszkanie. Jestem w Warszawie. Co tam było takiego dziwnego? I no, standard w ogóle tych budynków jest też, można powiedzieć, gorszy niż w Polsce, przynajmniej w porównaniu na przykład nowego budownictwa. Tam się mało buduje jakichś ciekawych budynków, takich powiedzmy w centrum, jak Polska się bardzo buduje, Warszawa się bardzo buduje. Gdzie popatrzysz, no to powiedzmy, że są dźwigi, nie? Tak. Więc to jest też ciekawe. Więc nie zdecydowaliśmy się finalnie zainwestować. Tam jeden, no powiedzmy wielu znajomych gdzieś tam inwestowało, natomiast mieliśmy taki przykład właśnie mieszkania, które ktoś kupił na wynajem, natomiast miało być na pokoje, takim przerobione na wiele pokoi, natomiast wtedy odpaliła się jeszcze dodatkowo później ta pandemia, studentów nie było i tak dalej, więc jakby, no jest to pewnie fajna lokata też kapitału, ze względu, znaczy fajny pomysł, żeby wyjąć trochę kapitału, jakby dywersyfikacji, nie? Czyli spoza Polski. Natomiast, no, czy Hiszpania jeszcze dalej nie będzie obniżała cen, tak? Czy Hiszpanie nie będą jeszcze bardziej pod ścianą ze względu na właśnie na turystów i tak dalej, no to tego nie wiem. A na przykład jakby uwarunkowania, jeszcze taka ciekawostka na przykład z Malty, to spotkaliśmy się tam z jakimś agentem i na jednym z pierwszych spotkań on nam mówi, że na przykład jest taka zasada na Malcie, że kawalerka, znaczy w ogóle jednopokojowe, bo oni tam studio operowali, że studio nie może być mniejsze bodajże niż 40 metrów, nie pamiętam. Małej wyspie. No i właśnie to też było ciekawe, że jak uwarunkowania prawne wpływają na kształt rynku później, bo on tak właśnie siedzimy i ten agent nam mówi, no dobra, tu mam jakieś 60-metrowe mieszkanie i ono oryginalnie jest dwupokojowe, ale wiecie, my tak robimy, stawiamy ściankę z gipskartonu. Wiesz, tak po prostu po cichu, jakby żeby nikt nie słychał, mówi do Polaka, który, wiesz, widział niejedno w Polsce, że tam na 54 metrach było 5 pokoi, wiesz, a on mi mówi, że na 60 zbudował jedną ściankę i tak, wiesz, więc się uśmialiśmy dosyć mocno. Natomiast rentowność tego i te ceny nie były takie powalające. Krótko mówiąc, stwierdziliśmy, że Polska na razie przy tej takiej jakiejś analizie tych krajów europejskich wychodziła naprawdę bardzo dobrze.
Podatki od nieruchomości też w Polsce są dosyć niskie w porównaniu z innymi, prawda? To znaczy, no, za śmieci chyba płacimy najwięcej w tym momencie, no bo wprowadzono no tak, tak. monopole i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o podatki, to raczej nie mamy co narzekać. Dokładnie, dokładnie. Więc myślę, że no tak, szczególnie, że te podatki praktycznie od najmu jesteś w stanie legalnie tak płacić na poziomie 0 zł rocznie. Więc jeżeli jesteś w stanie to tak zrobić, no to w ogóle jakby Polska jest pewnego rodzaju tutaj dobrym miejscem jakby na pewno do inwestycji. Rajem. Dobrym krajem, dokładnie. Miałem na myśli rajem podatkowym. Rajem, tak. Nie chciałem tego używać, bo może wiesz, ktoś słucha z rządu i zaraz zmieni to. Więc tak, no straszą nas oczywiście tym podatkiem katastrofalnym, tak jak to Janek Fior mówi. Natomiast, no wiesz co, jakby pewnie to też masz takie zdanie, że at the end to trafi, jakby obciąży kolejny, to będzie kolejna podatek, danina, która obciąży na końcu jakby tego studenta, nie, tego najemcy, który mieszka w tym mieszkaniu. Oczywiście, czyli płatnikiem będzie ten, kto jest wyznaczony przez ustawę, a koszt tak. tego i tak rozłoży się w cyklu na kolejne osoby, czyli zapłaci tak, płatnik, tak. później zapłaci najemca, zapłaci ta osoba, która płaci najemcy i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Tak jest w sumie z każdym podatkiem, dlatego no, powinno być nawet proste, bo i tak się rozłożą. Dokładnie, nawet tak miało być z VAT-em, nie? Że przecież VAT miał być podatkiem dla przedsiębiorców jakoś, takie było założenie. Nie? Na końcu jak od kupujesz konsumpcji, tak, to miał być taki tak. podatek, który konsumentów chyba najbardziej dotyka, ale za to wszyscy przedsiębiorcy będą mieli z tym kłopot, więc no, wszystkie rozwiązania francuskie jakieś, jakie słyszę i jak oni prowadzą, jak ich kodeks spółek handlowych, to jest jeden wielki rozgardiasz, nie wiem jak Francja w ogóle funkcjonuje, ich kody pocztowe nawet są jakieś takie dziwne. Brytyjczycy mają najlepsze kody pocztowe i w ogóle te spółki, wydaje mi się, że brytyjski system jest najlepszy pod tym kątem. A mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, ostatnie. Powiedz mi, bo mówiłeś, że nie będziesz polecał książek tych, które wszyscy znają, ale może jest jakaś książka, podcast, który byś polecił takiej osobie, powiedzmy, która właśnie chce kupić, jest na etacie i chce kupić pierwsze mieszkanie jako inwestycję. Dobre pytanie. Wiesz co, ja sporo, mogę nawet na telefonie szybko zerknąć, sporo słucham podcastów zagranicznych, jeżeli chodzi o generalnie inwestycje też w nieruchomości, ale w ogóle takich mocno biznesowych i mogę wam polecić. No, jeden z moich ulubionych to jest w ogóle może nie taki biznesowo, tak, na pograniczu biznesowe, to jest audycja Tima Ferrisa, Tim Ferriss Show się nazywa, ale bardzo, bardzo fajnie też odnośnie nieruchomości jest podcast, który się nazywa Flip to Freedom. To jest też bardzo fajny podcast. Oczywiście jest tam, to jest ze Stanów i dużo jest różnicy. Wiadomo, w kupowaniu mieszkań w Stanach, tam nie ma takiej instytucji notariusza, jest tam taka instytucja escrow, dwóch prawników się ściera i tak dalej, ale można też zauważyć takie podejście w ogóle do inwestowania, do negocjacji, do robienia właśnie całych flipów i jak oni podchodzą też do homestagingu, bo pamiętajmy, że ten homestaging, czyli takie profesjonalne przygotowywanie mieszkań na wynajem, czy w ogóle na sprzedaż właściwie bardziej, no to jakby pochodzi ze Stanów, czy tych powiedzmy krótko mówiąc z Zachodu. Jest jeszcze taki fajny też podcast, który się nazywa Passive Real Estate Investing. To też jest bardzo, bardzo fajny właśnie o takim inwestowaniu w nieruchomości też zagranicznym. Jeszcze który mogę tak patrzę polecić, jeżeli chodzi o inwestowanie. Ja oczywiście wszystkie dam linki pod spodem, znajdę, dodam. Tak. I fajny, jeszcze też dosyć ciekawy jest, nazywa się The Real Estate Guys. To jest też o inwestowaniu i dosyć ciekawe, ale może teraz trochę taki na czasie, to jest podcast Billa Gatesa odnośnie sytuacji, bardzo ciekawe,
odnośnie sytuacji, w ogóle analizy. On jest bardzo dobrym analitykiem, super analitykiem uważam. Bardzo ciekawe w ogóle o jakby tych czasach, jak on patrzy w ogóle na czasy, które mamy, jakie są zagrożenia, jakie są trendy. Takie trochę futurologiczne, o, tak bym powiedział, bardzo też ciekawe i dużo jest takich fajnych przemyśleń. Więc myślę, że jest jeszcze na YouTubie też Joe Rogan, to pewnie znany. Tak, to najbardziej znany podcaster. Najbardziej podcaster, ale też ma bardzo fajne właśnie odnośnie jakby futurologii i w ogóle takich zmian, które w ogóle w technologiach i tak dalej, no bo też te technologie gdzieś tam nas dotykają i one później wpływają na wszystko, między innymi też na rynek nieruchomości. Chociażby, nie wiem, w rynku nieruchomości my teraz zaczynamy wprowadzać w apartamentach już podczas flipów, bo wiem, że to nie występuje od dzisiaj, ale zaczynamy wprowadzać po prostu ulepszenia w postaci inteligentnych domów, czy jakieś tam delikatne sterowanie oświetleniem, elektrozamki, też nawet nie mówię najmem krótkoterminowym, tylko po prostu przy flipowaniu mieszkaniami zaczynamy takie rzeczy robić, więc warto po prostu na to, bo fajne jest show, nie? Fajne jest show wtedy, jak pokazujesz takie mieszkanie, że nie wiem, mówiąc do telefonu, tam zrób romantycznie, czy tam jakieś hasło rzucasz i się zarabiają światełka na różowo, nie? Więc jakby można uaktualnić, jakby ulepszyć swoją ofertę w ten sposób, więc warto obserwować też jakby te trendy zagraniczne, nie? Jak to wygląda. Tak, Joe Rogan Experience, tak się nazywa. Obejrzałem przynajmniej nie wiem, 10 podcastów tego gościa, więc również polecam. Dziękuję bardzo Tobie za przybycie. Dziękuję. Dziękuję. Wiedzę, dziękuję którą się z nami dzielisz. I cóż, pozostaje mi powiedzieć, życzę Ci dużo udanych inwestycji i tak samo oczywiście widzom. Dużo udanych inwestycji i zdrówka. Trzymajcie się. Cześć.